Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Dziś będzie troszkę taki program muzyczny. Muzyczny, ale będziemy iść za piosenką, jak za piękną panią, jak za wojenką. Będziemy szli i ustalali, jaka jest przyczyna tego, co się w tej chwili dzieje z nami. Bo co się dzieje w Bangladeszu, to przecież kogo to interesuje, prawda? Zaczynamy od komunikatu dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. No, słuchajcie, już jest grubo. Odnoszę wrażenie, że ktoś coś przed nami ukrywa. Uwaga! Uwaga! Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji o miejscach pobytu lub transporcie żołnierzy, datach i godzinach przejazdów, wylotów, lądowań, liczbie i rodzajach wojska, znakach i tablicach rejestracyjnych pojazdów wojskowych. Wróg czuwa. Przyznacie Państwo, że to są komunikaty rodem z czasów wojen. Ktoś coś przed nami tutaj ukrywa, prawda? I dziś postaram się zdradzić pewne działania, na które wpadłem przez przypadek, dzięki jednemu z Was, który przysłał piękną piosenkę, taką psychodeliczną. Ona chodzi po głowie, nie można się tego pozbyć. Ale to za moment. Najpierw ważne informacje od premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki obiecuje i pewnie da. Nie wiem, ile zarabia premier Morawiecki i czego będzie na to stać, bo już według oficjalnych danych 1,5 miliona ludzi wyjechało z Ukrainy, głównie do Polski. I każdy, kto przygarnie Ukraińca do swojego domu, także okazja, bierzcie, zapisujcie się, bo to jest okazja. Pośladzie pieniądza, każdy pójdzie. No, może nie każdy, bo są ludzie nienormalni, pozytywnie i negatywnie oczywiście nienormalni. Cały czas polecam Państwu, trudno znaleźć ten film, ale gdzieś jest na którejś z platform, jak obsługiwałem króla angielskiego. Czeski film, tam jest to wszystko wytłumaczone, jak się kieruje ludźmi za pomocą śladu finansowego. Żeby zrozumieć, jak to moje w zasadzie robocze określenie ślad finansowy, to proszę, to Bartosiak też tworzy własne jakieś tam definicje, więc niech mi też będzie wolno. Także tam w tym filmie jest pięknie wytłumaczone, jak się społeczeństwem kieruje. Więc najpierw złupić podatkami tych, którzy mają, zapchać tymi pieniędzmi budżet, a potem dla swoich celów nimi dysponować. A więc każdy może 1200 zł i jeszcze parę groszy na miesiąc zarobić, gdy jednego Ukraińca przechowa, jak dwóch to razy dwa, słuchajcie, to się można nieźle na tym dorobić. Tak jak mniej więcej na ostrzykiwaniu, tak? Ostatnio była taka akcja ostrzykiwania i niektórzy pokupowali kontenerki i z tych kontenerków dorobili się milionów. Także dziś można na Ukraińcach, co nie miliony, prawda, ale tysiące. Także dziś pan Mateusz Morawiecki, nasz tutaj baćka nasz Morawiecki stwarza możliwość do zarobkowania. Kto to sponsoruje? No, pani społeczeństwo, tak, tymi nadmiernymi podatkami, które w ostatnich miesiącach wyduszano, jak się mniej więcej gęsi, kaczki hoduje na ten tucz, że tam się z kolei wpycha te pieniądze. No tak mniej więcej do budżetu wpychali, jak w tuczu tym, nie wiem, czy to tucz nakład, czy się nazywa, czy coś takiego. Mamy tutaj relację pewnej pani, która nie wiem, czego się spodziewała, chyba nie chciała pomagać. Pani Klaudia, posłuchajcie pani Klaudii. Przestać śledzić wiadomości. Chciałam wam powiedzieć, żebyście uważali. Przyjęłam swój dom na kobiety z dziećmi. Zaangażowaliśmy się całą społecznością. Było wiele takich jak ja. Miałam przyjąć rodzinę 7-osobową, 3 kobiety, siostry z dziećmi. Zostaliśmy oszukani. Nie spodobało im się tutaj. Okłamali mnie. Okłamali mężczyznę, który organizował transport. Ukłamali tego, który był Ukraińcem, mieszkał w Polsce i chciał pomóc w paskudny sposób. I popisali nasze samochody,
jak przetłumaczyli Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce. Napisali nam: pierdolcie się. Pomimo tego, że człowiek oddał im serce na dłoni, skupiał się, myślał, martwił, interesował, nie zajmował się swoim życiem, tylko robił wszystko, żeby im pomóc. Ukrainiec mieszkający w Polsce 5 lat, jeden, zapytał mnie, czy się nie bałam. Czy się nie bałam tego, że nie pozbędę się tych ludzi z domu, bo prawo będzie stało po ich stronie. Ukrainiec drugi, mieszkający w Polsce 17 lat, po tym jak się dowiedział, co się stało, powiedział, że takich jest więcej. On zaczął jeździć na granicę i zwyzywał tych ludzi, bo mieli wymogi, bo ci ten chce do Warszawy, ten chce do Zakopanego. Tam jest niewiele potrzebujących. Ci potrzebujący, jeżeli są, to siedzą w schronach i nie mogą się dostać z kraju. Skupmy się na sobie i na tym, by obdarzać miłością swoich najbliższych, by odłożyć telefony, przestać śledzić wiadomości, wydarzenia. Dobrze, wystarczy. Proszę Panią, to pustosłowie, żadnych argumentów Pani nie dała i ja postanawiam spróbować. W związku z tym, jeżeli się potwierdzi to, co Pani mówi, no to wtedy ewentualnie przyznam Pani rację, a dziś no, jest to niepotwierdzone. Nie żartujmy sobie. Dobrze, a dziś to, co obiecałem, ludowy zespół z miejscowości Szalomeje, który nam zaśpiewa piękną piosenkę. Miałem zarzuty czynione w komentarzach od takich bardzo rozsądnych ludzi. Przecież to dźwięk był podstawiony, no proszę pana, ale no pokazuje pan czołgi i jakiś chór śpiewa Baćko nasz Bantera, to jest dźwięk podstawiony. No oczywiście, że jest dźwięk podstawiony, przecież chóru na tym czołgu nie było. Problem w tym, że Ukraińcy podstawiają piosenkę Baćko nasz Bandera do filmów o charakterze militarnym. I to chciałem pokazać. No, pan i ten drugi pan nie zrozumieliście. Ale proszę Państwa, ja zaraz Państwu zacytuję, co oznacza ta piosenka, jej treść przetłumaczona na język polski. Najpierw Dom Kultury, kultury oczywiście, z Szolom, Szolomyje. Чоловічий вокальний ансамбль «Джерело» Народного дому села Шоломиє приєднується до всеукраїнського флешмобу «Батько наш Бандера». Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Так, будемо воювати. А co tam za wami, panowie, taka jakaś firanka taka nierówna jest? Co to za firaneczka tam za wami? Taka trochę czerwona, trochę jakby czarna? Co to za wami? Bo ja się nie znam, ja nie rozumiem. No i tym wszystkim, którzy mieli wątpliwości, że ten bon mot sława Ukrainie, śmierć worogam, to powtarzanie Baćko nasz Bandera, to sytuacje wyjątkowe, że to były dawne czasy, że młode pokolenie myśli inaczej, że no nie ma co porównywać nawet do 2015 roku, kiedy oni tam odgrażali do tych cywili tam w Doniecku i Ługańsku, że będziemy wam gardła podrzynać, jak Bandera wam podrzynał, że to teraz już się wszystko zmieniło, no to właśnie chciałem Państwu coś pokazać. I na koniec bardzo ciekawy wniosek. Tu już tych dżentelmenów w tych ich koszulinach zaprezentowałem, a tu młode pokolenie. Tamto nagranie, to przed chwilą, było z końca roku 2021, a więc sprzed 2-3 miesięcy. To świeży temat, to nie żaden 2014-15 rok, albo jeszcze 43. To teraz. A to z novembra, no to który to jest miesiąc, przypomnijcie, bo ja już nie pamiętam, listopad. 3 listopad 2021 rok. No dzieci takie, no można powiedzieć, jakby we wczesnolicealnym wieku. Ukraiński challenge. Chłopaczki oczywiście muszą boksować. Młode damy biją brawo.
chłopaszki boksują. A w ogóle fajna scenografia, tu portret pana Szewczenko, który, jak wiemy, bardzo intensywnie opisywał nas Polaków. Tu mamy taką szafkę, chyba taką czerwoną. Nie, ja nie znam się na kolorach, przepraszam państwa, absolutnie nie znam się na kolorach. I teraz następuje zmiana, wchodzi troszkę młodsze pokolenie. I tu mamy dzieci w wieku gdzieś wczesnej podstawówki. Ten młody dżentelmen macha pałką, bo to jest pałka do rozbijania głów przeciwników. Zastanawiam się, ile razy któreś z tych dziewczynek na próbach w brzuszek dostało. W każdym razie, no tak, to będziemy wojowaty takimi pałkami. A jakby to komuś było mało, to tu mamy jeszcze młodsze pokolenie z tego samego Domu Kultury. Oczywiście młody już musi boksować w młodym wieku. I skopa, i ta, i budę wojowaty. To jest mniej więcej... już mówiłem, że to z 3 listopada. I słuchajcie, jedziemy dalej, bo następna jest z oktober, 30 oktober, to październik, tak? 30 października 2021 roku na jednej ścianie domu namalowany Bandera, taki mural pana Bandery. No ja nie dziwię się, gdy wjeżdża tam wojsko rosyjskie, że musi wywalić w taki dom. Powinni przemalować, ale pewnie farby nie zabrali. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą budem wojować. Dobrze, to już wystarczy. Teraz mamy tutaj młodzieńca w takim trykociku obcisłym Nike. To mniej więcej jak ci Zismiani Allah, oni też takie piosenki tam śpiewali, właśnie pieśnią. Jak zaczną nam podawać jakiś prymitywny muzyczny bonmot, to już wiemy, że już 2-3 miesiące góra i jesteśmy wszyscy w okopach, albo atakujący, no nie wiem, obojętnie. W każdym razie nie będzie to za ciekawa historia i tu mamy właśnie pana, który śpiewa Baćkę. Tu kolejny Dom Kultury. Ci panowie są w charakterystycznych mundurach. Te mundury, ja znalazłem te mundury, to są mundury właśnie tych bohaterów OUN, UPA. Tu mamy właśnie tych bohaterów w oryginale. Nie wiem, co tu robi nasz kapitan. W każdym razie ci bohaterowie OUN, UPA To są te mundury. Jeszcze państwu tu puszczę kozaka. Boksem go, tak? I skopa, i z obrotu. Tak pokażemy Moskwę. I teraz uwaga, gwóźdź programu. To jest naprawdę piękna sprawa. Zaraz namierzę tych ludzi po programie, teraz nie mam czasu. Mamy tutaj ekscelencje ukraińskie pod pomnikiem Stefana Bandery. To pewnie gdzieś jest pod kurią na dziedzińcu pomnik Stefana Bandery na Ukrainie. No chyba jest katolicki, zdaje się, ten kościół taki ala prawosławny, to chyba jest ten katolicki, tam jest taka odmiana, dla Ukrainy wymyślono taką w Watykanie odmianę. No i ekscelencje, zapraszamy, bo to są hierarchowie, to nie są zwykłe popy. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą budem wojowaty. O, wy z tymi brzuchami budete wojowaty, na pewno. Tu mamy bonmot Baćko nasz Bandera śpiewany przy fortepianie, wiecie, to na salonach się tak śpiewa. Laski. A ten mi się najlepiej podoba. Młody ma czapkę banderowca z lasu. I tu mamy następną taką właśnie, taką przekrojówkę historyczną od dawnych czasów, gdzie stara ukraińska cywilizacja
strzelała z kusz, wiadomo, że to byli zbrojni, dość bogato odziani, jak na tamte czasy to była fura siana, takie wyposażenie zdobyć, także Ukraińców już wtedy było na to stać. Tu mamy flagi, proporce, tu mamy tą pogoń litewską, nie wiem, zakoszona, tu mamy tego gryfa, tudzież lwa z żółtego, czy złotego nawet, bo tam żółty, na niebieskim tle, no to wiemy, SS Galicien się do tego tam przywiązywało. Tu mamy prawie jak rzymskie skrzydła orła i mamy tutaj w tych historycznych mundurach, tu mamy właśnie tego, co współpracował z Hitlerem, tu ma karabin taki MG34 czy MG42, a tu mamy ten nowoczesny żołnierz, teraz taki w NATO, tu te nakolaniki ma i tu ten karabinek taki, hełm z goglami, to już pod tą nową, wszyscy zjednoczeni pod tytułem Baćko nasz Bandera. Ukraina ma, ty my za Ukrainę. Tak, budem wojowaty, to my wiemy. A nawet w mediach, i to słuchajcie, to wszystko to są daty sprzed 3-4 miesięcy. Wtedy nastąpił wysyp tego bonmotu, wysyp dosłownie. Chwilę później Ukraina zaczęła podciągać wojska pod granicę Ługańskiej i Donieckiej. Chwilę później zaczęła ostrzał Doniecka. Bo jak tam strzelali do poszczególnych tam wiosek, to w sumie było nieistotne, prawda? Dopiero jak zaczęli strzelać do Doniecka, ostrzał się utrzymywał, Putin wtedy zaczął grozić, taka jest chronologia wydarzeń. No i tam przecież wiadomo, że jak Putin grozi, to przecież nic nie zrobi. Putin to... Bartosiak nas wtedy umacniał w przekonaniu, że armia rosyjska nie jest zdolna do jakiegokolwiek ataku i takie tam różne bzdury. Choć Bartosiak to jest i za, i przeciw, mniej więcej jak Konfederacja, on to tam... No i słuchajcie, tu w mediach, nawet takich rozrywkowych, żeby to się ludziom przyswoiło, każdej grupie społecznej, a szczególnie tym w tym wieku poborowym, to jest najważniejsze, robiono takie programy telewizyjne. Baćko nasz Bandera, Ukraina ma, ty my za Ukrainę budem wojowaty. Творчо, державотворче. Тік-ток патріотичне. Батько наш Бандера, Україна ба. Pamiętamy, którą ręką, musimy się tego uczyć. A nie, jedną i drugą można się łapać za serce. Jak starczy dziś czasu, to pokażę Państwu, jak się wyłapuje dywersantów na Ukrainie. Jeżeli ktoś nie potrafi na przykład wypowiedzieć po polsku, to by było a powiedz Brzęczyszczykiewicz, no to wtedy jest dywersantem. Tego typu robią te straże obywatelskie, patriotyczne, te takie na kolanie sformowane wojska obrony terytorialnej. Jak ktoś nie powie po ichniejszemu Brzęczyszczykiewicz poprawnie, z nie tym akcentem, co trzeba, bo niektórzy z Was myślą, że trzeba się nauczyć ukraińskiego, to w razie czego to ja powiem sława Ukrainie i mnie puszczą. O nie, kolego, to tak nie wygląda. Ty będziesz musiał powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami. Oczywiście po ukraińsku, a tego się w szkole nie uczyłeś, bo do tej szkoły nie chodziłeś, więc to będzie zupełnie inny typ weryfikacji w razie czego. Jeszcze tu bym Państwu mógł tych, bo słuchajcie, to jest 29 minut nawalania Baćko nasz Bandera, 29 minut. To zjawisko naprawdę powszechne. Żeby było jasne, 17 oktober 2021 roku, czyli całkiem niedawno. A tutaj wojna już była za pasem, ja ostrzegałem, ale kto tam będzie słuchał? Bartosiaka trzeba było wtedy słuchać. Nie, do wojny nie dojdzie. Rosja jest zbyt słaba. Rosja ma świadomość, że jest słaba. Tak wpychali Ukraińców do wojny i tak się nas w tej chwili wpycha. Dokładnie w ten sam sposób. Jesteśmy oczywiście mniej porywczy niż Ukraińcy, ale chyba są większe siły w tej chwili położone. Chyba większe. Już zaczynają być Rosjanie prześladowani, linczowani. Morawiecki nie widzi, a to się dla nas źle skończy. Wojna już była napisana, a na dyskotekach ukraińskich tego nie rozumieli. Nie, to dawno było ten Bandera. Nie, młode pokolenie to jest inne. Ono jest zupełnie na innych wartościach wykupane. Nie, panie Maciek, proszę pan breci. Mógłbym Państwu tego dużo puścić. O, ci są fajni, też w tych czapkach banderowskich. Ukraina!
ten już był. W Kanadzie, o, a ci w Kanadzie, to oni się w ogóle tam zasymilowali, oni w bandery to oni nie uznają. O, tu nawet są panie w takich mundurkach a la Hitlerjugend. Ukrainu będziemy wojować, to nasz bandera. Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainu będziemy wojować. Batko nasz bandera. Ciekawe, czy już w polskich szkołach wojskowych, które obrodziły, ludzie nie rozumieją, po co się tworzy szkoły, szkół zawodowych nie, szkoły wojskowe, na szkoły zawodowe nie ma pieniędzy, potem nie ma ludzi do pracy. Ciekawe, czy u nas w szkołach też już się baćkę śpiewa. Słuchajcie, nie przygotowałem może na dziś, ale znalazłem z więzień ukraińskich, oni też baćko nasz Bandera, budem wojowaty. To jest, ale nie dziwię się, po dzisiejszym programie będziecie mieli Państwo naprawdę w głowie tego mnóstwo. Wpiszcie sobie hashtag baćko nasz Bandera, pisane razem, do YouTube'a i zobaczycie. 4 miesiące temu, 4 miesiące temu, 4 miesiące temu, 2 miesiące temu, 4 miesiące temu, 4 miesiące, 4, 1 miesiąc temu, 3 miesiące, 3 miesiące, 4, 3, 4, 4. Wtedy już czuliśmy, że coś jest nie tak. Wtedy już na poważnie ostrzegałem, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Ta wojna była spreparowana i ona ku czemuś służy. No na pewno nie naszym interesom. I teraz przeczytam Państwu, o czym jest ta piękna piosenka na zasadzie przybili łani pod okienko. Ojcem nasz Bandera, Ukraina matką, my za Ukrainę pójdziemy wojować. Oj, w lesie, pod dębem zielonym, tam leży powstaniec ciężko raniony. Oj, leży, on leży, cierpi ciężkie męki, bez lewej nogi, bez prawej ręki. A mi się to trochę przypomina taki wierszyk z przedszkola, chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Jak przyszła do niego rodzona matka jego, płacze i rozpacza, żałuję go. Oj, synusz mój synu, już się nawojowałeś, bez prawej rączki, bez nóżki zostałeś. To chyba jakaś kpina jest. Ale oni to śpiewają. Mamy nasze mamy, nie płaczcie nad nami. Oczywiście tam, co to takiego. Nie płaczcie nad nami gorzkimi łzami. Ojcem nam Bandera, Ukraina matką, my za Ukrainę pójdziemy wojować. A my z Moskalami w zgodzie nie żyliśmy, na świętego Piotra w bój wyruszyliśmy. Ja to myślę, że z tymi kuszami trochę było wcześniej, nie? Moskale uciekali, aż papcie gubili. A nasi za nimi z broni palnej bili. Oczywiście. Laserami. Ojcem nasz Bandera, Ukraina matką, my za Ukrainę pójdziemy wojować. Oj, jak matka syna swego pochowała, na jego mogile słowa napisała. Na jego mogile słowa napisała, chwała Ukrainie, wszystkim bohaterom chwała. Ewidentnie piosenka napisana na wygubienie tego narodu. Ewidentnie. To mniej więcej jak te wszystkie polskie piosenki, na dnie z honorem lec, musicie. To już widzimy, jak się steruje narody. Obserwując dziś Ukrainę, obserwując dziś naród ukraiński, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak z nami jechano przez całe wieki. Właśnie fałszywą flagą, fałszywymi przywódcami. Narody zwycięskie nie tworzą tak traumatycznych tekstów. Nie ma czan. Tam jest o zwycięstwie, tam jest pogodzie ducha, a u nas to trauma, klęski i nieunikniona wizja śmierci. A teraz pan Zełenski, który świetnie odgrywa swoją rolę w tym scenariuszu, który ja widzę, w jednej ze swoich ról, w tym kwartał 95. Proszę Państwa, pan Zełenski ma wybitny talent. 2019 rok, to już wiadomo było, że z Ukrainą nic ciekawego nie będzie, a pan Zełenski wtedy ze swoim kolegą tutaj z duetu gra na fortepianie penisem. No popatrzcie. Raz, dwa, trzy, trzy. Jakie to było śmieszne.
Jak tam, bracia Ukraińcy? Śmiesznie? Tak uśpiono Ukraińców. Ten sympatyczny człowiek, na którego głosowali, porównując, mając do wyboru Barabasza, czy tak, nie mógł ich wpuścić do wojny przecież, prawda? No nie, chodzący uśmiech. A co mamy? A co mamy, zaraz Państwu pokażę. O, tu jeszcze na koniec. No to też 2 stycznia. Już decyzje zapadły, już ruchy wojsk w pełni, tak? A na Ukrainie banderowskie marsze. Pobożajcie coś Ukraińcom. Samo kraszy. Mir, przewagi nad Rosją. Tak, wy nad Rosją. Dobrze. A co jest teraz? Ukrainiec pokazuje, jak wygląda jego wieś. Jakby ktoś nie rozumiał, to on mówi, to mój dom. Ale po bombardowaniu nie ma się co dziwić, że tego typu bombardowania zachodzą, gdyż Ukraińcy na otwartym polu nie strzelają się z rosyjską armią, zasłaniają się domostwami cywilnymi, tam stacjonują, więc nie ma się co dziwić, że do tego stanu dochodzi. Rosjanie oczywiście też niczego sobie. Rozwalili całą wieś pod Charkowem. A to jedno z miast i też no trzeba by przypomnieć sobie te kabarety z Zełenskim, gdy na pianinie, fortepianie, przepraszam, penisem brzdąkał. ONZ. W rosyjskiej inwazji na Ukrainę giną setki cywilów. Tak, oczywiście. Od jakiegoś czasu giną cywile. No, jednak nazwisko zobowiązuje. Pan Reznikow polecił Ukraińcom złapać za karabiny. To pewnie z polecenia pana Zełenskiego, a ten pewnie z polecenia zza oceanu. I strzelać z regularną armią, tak, myśliwym i tak dalej, leśnikom kazał strzelać, no to niestety wtedy każdy Ukrainiec traktowany jest za potencjalnego żołnierza. Tak to wygląda. Na początku było tak z armią rosyjską, która no polemizowała z mieszkańcami i ustępowała. Ale od jakiegoś czasu już tak nie jest. Oglądam nagrania, nie wiem, jak je Państwu przekazać. Jak przekazać nagranie oskalpowanego rosyjskiego żołnierza? Ja rozumiem, że wściekłość Ukraińców jest duża, ale te metody są fatalne. Oglądam dużo nagrań i dziś rzeczywiście Rosjanie nie ryzykują i trzymają na dystans ludność cywilną. Ukraińcy rzeczywiście chronią się w budynkach cywilnych, potem Rosjanie do nich strzelają. Także z akcji demilitaryzacji Ukrainy będzie normalna wojna. Właśnie się to zaczyna. I teraz wyborcza. Słuchajcie, no czym sobie zasłużyliśmy na taki gest ze strony Gazety Wyborczej, że artykuł jest dostępny za darmo? Za darmo, nie musimy kupować. I czytamy w artykule redaktora Bartosza T. Wielińskiego. Ciekawy człowiek. Jak TVP Info wsparło Putina, siejąc panikę? Pamiętajmy, sienie paniki niedobra. I w artykule czytamy. Słuchajcie, to jest rewelacja. Rewelacja. Na pasku TVP Info pojawiło się dziś hasło: nuklearny atak Putina na Ukrainę.
Siejąc panikę, rządowa telewizja nie wspiera PiS, wspiera Rosję. No, przede wszystkim nie było żadnego ataku nuklearnego i o to pan redaktor powinien mieć pretensje, panie Wieliński, a nie, że to sianie paniki. No i słuchajcie, pierwsze zdanie artykułu bezpłatnego, uwaga, uwaga, spadniecie z krzeseł. Broń jądrowa zasadniczo służy do tego, by nią straszyć. No ja dziękuję, panie, jeszcze raz trzeba, panie Wieliński. Amerykanie w 1945 roku dość śmiertelnie przestraszyli bronią jądrową kilkaset tysięcy Japończyków w Hiroshimie i Nagasaki. Czy wy tam na głowy wszyscy poupadaliście? Durnie? Głupcy i durnie? Ewidentnie poszły wskazówki zza oceanu. Mamy się nie bać. Nie. Pamiętacie zapewnienia Bartosiaka? Do wojny nie dojdzie, nie, żadnej wojny, nic tu. Rosja jest za słaba. Dziś wpuszczają nas. A ja z logiki wynika, że dalsze atakowanie Rosjan spowoduje reakcję Putina. Musi spowodować. I musi ta reakcja być, to wynika z logiki, zanim nowe kraje zostaną przyłączone do NATO, już będzie zbyt blisko Moskwy, żeby nastąpiło opamiętanie i nowy rozdział na świecie, no, nowy porządek, nowy układ sił, bo ten stary zostanie zniszczony, zamieniony jedną władzą na świecie, jeżeli dalej Putin będzie ustępował. A to, co mówię, to jest straszne, ale no, przepraszam, proszę rzeczowo mnie uspokoić, że dla Putina atak nuklearny na Warszawę nie jest korzyścią. Tym bardziej, że już władze Rzeczpospolitej, rządy Morawieckiego, Prawa i Sprawiedliwości i innych partii, bo to nie było tak, że tylko PiS nam szargał opinię. Nie, to nie tylko tak. To Mencen, który tam reklamował piwo w barze. Słuchajcie, jak Amerykanin, taki przeciętny Amerykanin, tak nowo wychowany, zobaczy flagę Konfederatów, tych z południa Stanów Zjednoczonych, to się kompletnie kojarzy z niewolnictwem, a Mencen swoje piwo reklamował, jeszcze Murzyn za barem flaga Konfederacji i nalewał piwo Mencena. To już tak nam zepsuto opinię, że ta bomba na Warszawę dla opinii światowej będzie uwolnieniem się od tego niedobrego narodu. Tak nas tu wysterowali. Jest bardzo niebezpiecznie, a o pokój nie nawołuje nikt. No, widzimy, że nawet nas uspokajają. I tu mamy, o, nasz chłopaszek, weź pan coś mądrego, pan powiedz. Rząd polski ostrzega, że Rosja szykuje poważną akcję dezinformacyjną na terenie Polski. Będzie wiele fake newsów. Przykładowo, że mamy nagle obowiązkowy pobór do wojska i wszyscy młodzi mężczyźni mają się stawić, albo że nagle w Polsce zabrakło paliwa. Będzie to przykład tego, w czym Rosja jest wybitna, czyli wojna psychologiczna, żeby ludzi zastraszyć, przestraszyć, zdezorientować. Tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o rosyjskie straszenie bombą atomową. To jest tylko straszenie, nie bójcie się. Dokładnie tydzień... Nie bójcie się, nie będzie. Słuchajcie, 324 tysiące polubień, 325 tysięcy polubień tej naprawdę propagandy. No broń, to mówi jak Gazeta Wyborcza, mówi jak ci ze Stanów Zjednoczonych. Idźcie, nie bójcie się, my was obronimy. Co jest coraz gorzej? A że to jest propaganda przysłana zza oceanu, to następne rosyjsko czy ukraińsko-języczne pogawędki autorytetów, bardzo mądrych ludzi, wybarany. Rzeczywiście, sztuczna inteligencja promuje, ci mają największe przebicie. Posłuchajcie, czy Putin zacznie wojnę atomową? Nie. Według mnie on osobiście jest ją gotów zacząć. Nie mówię tego, ale on przemyśli i tego nie zrobi. A mówię to dlatego, że technicznie jest to nie do zrobienia. Kiedy mówię nie, nie mówię, że Putin tego nie chce. Putin już teraz to może zrobić. Ludzie, którzy go otaczają, nie dadzą żadnych szans, żeby on to zrobił. Ludzie, no przecież... Cała władza w takich krajach jak Rosja czy Chiny
w Chinach to może tam jest jakiś kolektyw, chociaż też nie. To jest w jednych rękach, a u nas jest inaczej. A ktoś podskoczy Morawieckiemu. Tyle nam narobił szkód w ciągu ostatnich kilku lat. I nic, i cicho. Nawet jego opozycja sejmowa, jak Morawiecki, to oni wszystkich, oni, ten rząd, ten minister, ta partia, ten Kaczor, ale Morawiecki, wszyscy respekt. Jak jest władza w jednych rękach, może wszystko. A tym bardziej, że słuchajcie, cały system obrony zarówno Stanów Zjednoczonych, czy tam tego odwetu nuklearnego, czy jak i Rosji, właśnie polega na tym, że ta jedna osoba ma taką władzę. To on ma ten atomowy guzik i on jest. No ludzie, czy nas już tu wszystkich... Straszne. Jak donosi portal Włocławek i rżnące z portalu Włocławek inne media, zaopatrywane przez pieniądze oczywiście, sami tego nie zauważyli, ale skopiowali. Jak donosi portal Włocławek, pojawiły się znaki. Proszę Państwa, pojawiły się znaki pod Włocławkiem, pewnie u Was też, może jeszcze nie zauważyliście. Dowództwo rodzajów lądowych sił zbrojnych nie mówi, żeby o takich informacjach nie mówić. Jeszcze nie jest to tajne, mówi o znakach tablic rejestracyjnych, a więc to jest zupełnie inna sprawa. Na drodze numer 62 między Brześciem a Włocławkiem pojawiły się znaki droga czołgowa. Także już czujemy klimat, co nas czeka, tak? Już widzimy to piękne zdjęcia, fotograf zrobił od tyłu znaku, bardzo fajne, podoba mi się. Tak więc blisko coraz bliżej. Wyjaśniło się, kim był zatrzymany szpieg tam w Przemyślu, szpieg rosyjski. Chodzi o to, że pan często był na forum ekonomicznym, był ekspertem, był jednym z ekspertów na forum ekonomicznym. Wszyscy wiemy, że na forum ekonomicznym, na przykład w tej Krynicy czy gdzie indziej, mnóstwo polityków przyjeżdża, oni wtedy tam się mogą spokojnie wszyscy ze sobą spotykać, wymieniać informacje, lgną jak muchy do psiej kupy, no i ten jeden się okazało, że był szpiegiem. Ja uważam, że tam jest ich więcej, że to cała jest taka społeczność szpiegowska, taka jak z filmu Casablanca, stary, kultowy film, to mniej więcej forum ekonomiczne robi, ale tylko jednego złapali, to Hiszpan, który dał się złapać, reszta się nie dała złapać. I teraz kontynuując temat tych embarg nałożonych na Rosję, są sprzeczne informacje, że Coca-Cola się wycofała z rynku rosyjskiego, że tu wszyscy namawiają, że bojkot Coca-Coli. Ja się od razu przyłączam do bojkotu Coca-Coli, tylko z innego względu, no ale się okazuje, że Coca-Cola jednak zostaje w Rosji, że nie opuszcza tego kraju, no więc te lokalne wytwórnie wód gazowanych no nie złapią oddechu, jednak będą... Pewnie Coca-Cola od razu, promocje będą na Coca-Cola niedługo, łącznie z Polską, także nie pijemy Coca-Coli, ale słuchajcie, Pepsi-Cola się wycofała i oficjalna informacja z Twittera Ukrainy. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo poważne państwo. Piszą, nie chodzi już o smak, ale o dobro i zło. Coca-Cola wybrała to drugie, czyli zło. Pepsi, nadszedł czas na kontratak. Stan umysłu. Mówiło się, że stan umysłu Rosja, ale stan umysłu Pepsi. Zarówno Pepsi, jak i Coca-Cola mają tego samego właściciela. Jak Państwo wiecie z naszych materiałów, jest to firma BlackRock, fundusz inwestycyjny amerykański. Tak więc to, co stracą ci z BlackRock na niesprzedawaniu Pepsi-Coli, to na Coca-Coli nadrobią. Ale że poważne państwo, Ukraina, bawi się w takie cyrki, to aż się dziwię. I teraz kolejny sukces gospodarczy Polski. Łódź. Odmówili załadunku towarów do Rosji i Białorusi. Firma wylała ich z pracy. No, nie wolno takich rzeczy robić. No, ale z drugiej strony, jak pracownicy nie chcą pracować, a firma ma zobowiązania, ma kontrakty, tak?
Słuchajcie, i się zaczyna. Potracimy wszystkie kontakty handlowe z Rosją. Ci, co tę całą awanturę wywołali, oczywiście te kontakty handlowe wzmożą z Rosją, zarobią na tym mnóstwo pieniędzy, a my będziemy ogoleni. Zwróćcie Państwo uwagę, to co ja mówię, jakby nie było wojny, to oczywiście wszystko, jeżeli nie będzie wojny, jeżeli u nas ta bomba na otrzeźwienie nie wybuchnie, bo Putin, skoro nazywamy go psychopatą, socjopatą, nieczułym i tak dalej, to przecież to może to zrobić, prawda? No to ja tu ostrzegam, nie zachęcam, broń Boże, tylko ostrzegam. To jeżeli by nie doszło do tego kataklizmu na terenie Polski, bo na Ukrainę to już nie potrzeba spuszczać tej bomby, to jest oczywiste, Zresztą w ogóle, słuchajcie, ta akcja budowania w nas tego wielkiego ducha i napierania na Rosję, na Putina i tak dalej, przybrała ciekawe rozmiary. Ktoś mi puszcza, Państwo puszczacie takie, nie wiem, czy to prowokacja, czy to tak nieprzemyślane jest. Uważam, że nieprzemyślane, że Panie Maćku, ale tu nie chodzi o wojnę, tu chodzi o projekt niebiańskiej Jerozolimy. No ludzie, weźcie, myślcie trochę, że Izraela ma nie być, że Kissinger powiedział, że w 22 roku to Izraela... skala inwestycji w Izraelu, jakie tam się wille buduje, całe osiedla nad morzem, to słuchajcie, to jest... Izrael ma się dobrze, naprawdę, wy się nie bójcie o Izrael. Izrael sobie poradzi. Co, mieliby tu Żydzi przyjeżdżać na ten krater atomowy? Na tą krainę, która już jest bez przyszłości, bo będą pozrywane kontrakty? No chyba, że właśnie nie będzie wojny nuklearnej, no to wtedy rzeczywiście jako lokalni tutaj kontrolerzy tego przepływu towarów mogą przyjechać, ale przecież przepływu nie będzie jakiś czas, więc przestańcie tam, 22 rok to już jest lipa dla Europy, kompletna klęska dla Polski. Ja obawiam się, czy w ogóle wybory tutaj będą. A taki film, odmrożenie takiego filmu, zresztą tych wróżb o upadku Izraela, to już słuchajcie, to już było przez dziesięciolecia, to już ciągle o tym mówili. My tu mamy większe problemy niż jakaś taka bajka, która rzeczywiście, no jak tu jest przewidziana niebiańska Jerozolima, bo Izraela nie będzie, to Żydzi się tu przeniosą. 6 milionów, już wszystko, ten motyw 6 milionów Żydów, to jest, słuchajcie, to jest pompowane jeszcze przed pierwszą wojną światową. 6 milionów Żydów tu przyjedzie. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest wrzutka, ewidentna żydowska wrzutka, ten film. To ten motyw, ta nowa historia, jak teoria spiskowa, no, jak wróżba Jackowskiego mniej więcej, to naprawdę uspokaja, że nic nie będzie, że tu wojny nie może być, no przecież tu Żydzi przyjadą. Uważajmy na takie rzeczy. A tutaj, jeżeli chodzi o to zrywanie kontraktów, to jest w ogóle dramat. Jeszcze chyba większy dramat jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o inwalidów. Brytyjski paraolimpijczyk ujawnia szokujące wiadomości od Rosjan. Rosyjscy paraolimpijczycy mieli wysłać ukraińskim sportowcom wiadomości, w których zawierały się groźby zbombardowania ich domów i rodzin. Ludzie, inwalidzi rosyjscy podobno grożą inwalidom ukraińskim, już inwalidzi się nawet pobili. Słuchajcie, ten co nie ma ręki ani nogi, jeszcze mało mu, to grozi temu co nie ma ręki ani nogi. To słuchajcie, naprawdę, są wielkie siły. I kto szczuje? No Brytyjczycy, nawet nie ma ręki ani nogi, a szczuje, żeby się ci Rosjanie z Ukraińcami... I takie rzeczy się wycisza, spokojnie. Każdy naród, który sąsiaduje z innym narodem, ma fatalną historię, ale mądre narody tego nie rozgrzebują. To trzeba wszystko... Niech się zabliźni, zapomnieć, udobruchać. Po co takie rzeczy jeszcze do tego wciągają inwalidów? To jest straszne. Leroy Merlin pisze TASS. Kontynuuje działalność w Rosji, podaje tam służba prasowa TASS.
No i to jest właśnie problem dla Rosji, bo tego typu firmy handlowe to powinny się wynieść z Rosji. A zwróćcie Państwo uwagę, właśnie Coca-Cola powinna się wynieść, bo co to za problem jest napoje produkować lub firma handlowa Leroy Merlin też się powinna wynieść, bo przecież handel to jest prosta, instynktowna sprawa, rzecz, którą każdy z nas potrafi robić, a te nie. Firmy, które można by nazwać high-tech, się wynoszą, a te firmy, no ten kapitał spekulacyjny, patrzcie, zostaje, patrzcie, będzie robił dobre interesy. No dlatego właśnie kapitał handlowy zostaje, bo będą stworzone wąskie furtki do przerzutu wtedy za pół ceny towarów rosyjskich i ktoś na tym zbije majątek. I teraz pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy się bardzo dużo, cytuję, którzy się bardzo dużo nauczyli od takich ekspertów, co tam im radzili, jak inwestować, że ja tu mam akcję tego, ja tu w tę kryptowalutę, a ja tu akcję tamtego kupiłem i ja tu zarobiłem, ja w ogóle mam miliony, proszę bardzo, z Majorki mnie tu filmują, ekspert w Bentleyu, on tam jak tu inwestować i tak dalej. Dziś pan ekspert w Bentleyu wielką akcję ruszył, pomagamy Ukrainie na wszelkie możliwe sposoby, także to dobrze wyczułem tego pana. I co mamy? Co mamy z tych wielkich inwestycji? Strach na giełdzie papierów wartościowych, wyprzedaż bankowych akcji, wszystko w dół. Jak to było 2 tygodnie temu, a nie mówiłem, tak? Mówiłem, że to pociągnie giełdę warszawską też w dół. No i stało się. A w Polsce sprawa taka trochę cicha, trochę zapomniana, tu nam pan prawnik wytłumaczy. Bo zajrzeć swojego konta bankowego, bez pytania, a wszystko przez przepisy Polskiego Ładu, które zwiększają kontrolę urzędów skarbowych nad obywatelami. Do tej pory skarbówka mogła kontrolować tylko podejrzanych w postępowaniu karno-skarbowym. Teraz będzie mogła kontrolować każdą osobę fizyczną. To jawne naruszenie tajemnicy bankowej. Urzędy skarbowe zyskają większe uprawnienia niż prokuratorzy. Jeśli chcesz znać zmieniające się prawo, to obserwuj prawo Marcina. Urząd Skarbowy zajrzeć swojego konta bankowego, bez... Mnie nie przeraża, że Urząd Skarbowy może mnie kontrolować. Całe życie starałem się płacić uczciwie podatki. Okupiłem to tym, że na przykład nie miałem czasu na urlopy, wakacje, weekendy i tak dalej, bo formalności i tak dalej. Ale gdy mamy do czynienia z politykami, ludzie sobie z tego sprawy nie zdają, a ja wiem, jak działają politycy, to bardzo łatwo jest, bo przecież naczelnik Urzędu Skarbowego danego to z woli partii jest tym naczelnikiem. Nawet jak się go odziedzicza po poprzednich rządach, to jest taka pewna rozmowa z nim przeprowadzana, czy on sobie zdaje z tego sprawę, czy sobie nie zdaje. To jest taka rozmowa, która ma na celu sprawdzić, czy on będzie nam służył, ten nowy, czy nie będzie nam służył, a jak już mają pewność, to słuchajcie, przez... To, że urzędnik będzie miał wgląd do mojego konta, to mnie nie przeraża. Tylko ja wiem, że członek partii rządzącej będzie miał wgląd do mojego konta, bo to się da załatwić. Bo ja jako dziennikarz przez polityków miałem wgląd do tajemnic, o których tu mówimy. Ja wiedziałem po numerze rejestracyjnym, kto jest właścicielem, gdzie mieszka i inne sytuacje też. Na tym to polega, że przy tak upartyjnionym aparacie administracyjnym niewłaściwi ludzie mają dostęp do tych danych i dlatego nie powinno być takich narzędzi, ale są. I tu mamy taką sytuację, gdzie ci, teraz takie opaski im porobili, a policja taka, milicja w zasadzie tam na Ukrainie, oni chodzą po domach i sprawdzają, czy nie ma dywersantów, sprawdzają dokumenty, jak ktoś ma inny dokument niż ukraiński, to musi się nieźle tłumaczyć. Tu wjechali do domu, do ludzi i sprawdzają. Dowód jest ukraiński? Jest. Dobrze. To właśnie pan Erik na swoim kanale prezentuje takie filmy na TikToku. Erik podkreśnik 85.0 z tych patroli. I oni właśnie przepytują, a powiedz po ukraińsku to czy tamto, tak? I oni wtedy wiedzą, z kim mają do czynienia. Muszę już kończyć. Trzymajcie się, kochani, bo będzie coraz gorzej. Przygotujmy się na najgorsze, to może się pozytywnie rozczarujemy. Zapraszam na jutro.